Podwalacki otwieram sesję. Zarządzeniem numer 18/21 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 kwietnia 2021 roku. Zarządzam obradowanie w trybie zdalnym 42 sesji Rady Miejskiej w Głownie zwołanej na dzień 28 kwietnia na godzinę 14:30. Obradowanie w trybie zdalnym, o którym mowa w paragrafie pierwszym, odbędzie się poprzez system wideokonferencyjny. Witam wszystkich Państwa z osobna, po kolei, także jeszcze raz ogólnie wszystkich Państwa serdecznie witam i dziękuję za przybycie. I przechodzimy do punktu następnego. Wnioski do porządku obrad. Czy ktoś chciałby wnieść jakieś wnioski do porządku obrad? Nie ma. Nikt nie wnosi, więc porządek obrad będzie taki, jaki Państwo otrzymali w zaproszeniu. Punkt trzeci porządku. Halo? A witam Bartko, witam, jest następna radna z nami. Dzień dobry. Punkt trzeci, zgłaszanie uwag do treści protokołu numer 40/21 43 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 3 marca 2021 roku. Czy ktoś z Państwa radnych wnosi jakieś uwagi bądź poprawki do tego protokołu? Nie widzę, wobec tego uważam, że protokół został przyjęty. Punkt czwarty, zgłaszanie uwag do treści protokołu numer 41/21 41 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Głownie dnia 31 marca 2001 roku. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza jakieś poprawki bądź uwagi do tego protokołu? Nikt nie zgłasza, wobec tego również uważam protokół za przyjęty. Punkt piąty porządku obrad brzmi: sprawozdanie burmistrza Głowna z działalności międzysesyjnej oraz wykonania uchwał. Bardzo proszę, panie burmistrzu, oddaję panu głos. Postaram się tak w miarę szybko, więc zacznę od uchwał podjętych na sesji 3 marca 2021 roku. I tak, uchwała numer 40/294/21 w sprawie zmiany uchwały numer, przepraszam, ktoś tu się dobija do mnie. W sprawie uchwalenia budżetu miasta Głowna i tutaj ta uchwała dotyczyła prośby Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu o udzielenie poręczenia na realizację projektu budowy ośrodka hospicjum w Zgierzu w kwocie 200 100 zł na 15 lat, czyli 13 340 zł rocznie. Kolejna uchwała numer 40/295/21 w sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielonych przez burmistrza Głowna w roku 2021 i to też było związane z tą uchwałą dotyczącą Stowarzyszenia Hospicjum. Wcześniej takiej kwoty nie było, wobec powyższego należało tutaj taką operację przeprowadzić. Kolejna uchwała to uchwała numer 40/296/21 w sprawie zmian w budżecie miasta Głowa na 2021 roku. To zmienialiśmy budżet, ja już to może nie będę czytał tych wszystkich zmian, które dokonywaliśmy, bo to szkoda czasu. W każdym razie uchwały zostały, znaczy ta uchwała została zrealizowana. Kolejna uchwała to uchwała numer 40/297/21 w sprawie zmiany uchwały numer 37/273/20 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Głowna na lata 21-31. Jak wiemy, zawsze po tych zmianach takie zmiany również należy nanieść w WPF-ie i ta uchwała przez to została naniesiona. Zmiany zostały naniesione, a więc jest sprawa tutaj na tą chwilę zrealizowana. Kolejna uchwała numer 40/298/21 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 8 marca. Kolejna uchwała to uchwała numer 40/299/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy. Chodzi o działkę przy ulicy Zabrzeźniańskiej 35A o powierzchni 1924 m2.
z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, bo taki wniosek złożył mieszkaniec o to, by taką operację przeprowadzić. I wobec powyższego uchwała jest realizowana na bieżąco. Zobaczymy, jak odniesie się do wyceny ten właściciel. Będę w razie czego informował na bieżąco Państwa. Kolejna uchwała to numer 40/321 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy. I tutaj chodziło o nieruchomości przy ulicy Spacerowej 4A i Spacerowej 28. No i jest w trakcie realizacji. Uchwała kolejna w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy. To chodzi o spółkę Netia SA, która zwróciła się z wnioskiem o ustanowienie na jej rzecz służebności przesyłu światłowodu. Uchwała kolejna 40/321 w sprawie wyrażenia zgody w oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy. I tutaj chodzi o kwestię tam ogródka przydomowego, garażowe cele i też cele garażowe to ulica Kopernika, Władysława Andersa i Markowicza. Kolejna uchwała 40/321 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla miejskiego zakładu komunalnego. Takie uchwały co roku należy uchwalać. I uchwała została podjęta, przez to zrealizowana, czyli dopłata jest 5,45 zł do kilometra. Kolejna uchwała w sprawie numer 40/304/27 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla miejskiego zakładu komunalnego w Głownie. I tutaj ta sama sytuacja, tylko że w zakresie mieszkań do utrzymania 1 m2 i w tym momencie to wychodzi 16,31 zł na rok za metr. I wtedy podejmowana była również ostatnia uchwała w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie podłączeń budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wykonanie podłączeń kanalizacyjnych, druga edycja. I tutaj została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 29 marca. Regionalna Izba Obrachunkowa 6 kwietnia poinformowała o tym, że tam przeprowadza postępowanie nadzorcze w zakresie tej uchwały, ale do dzisiaj nic na ten temat nie wiemy, jaki efekt postępowania byłby. No, tak jak wspominałem, w poniedziałek na komisji czasami nawet jakieś nasze tłumaczenia, rozsądkowe podejście, no jest też uzależnione od oceny z innych organów, wobec powyższego zobaczymy, jak przyjdzie coś na piśmie, będziemy wiedzieli, z czym rzecz. No, z tego, co pamiętam, to są jakieś sprawy takie jakby dla całości uchwały niekoniecznie istotne. 30 marca była kolejna sesja nadzwyczajna, przypominam, i wtedy zmienialiśmy uchwałę dotyczącą uchwalenia budżetu miasta Głowna i tutaj też w związku z zmianą limitu do zaciągania zobowiązań zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Rachunkowej dokonano zmian w uchwale budżetowej odnośnie upoważnienia burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek zgodnie z określonym limitem. Kolejna uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta Głowna to chodziło o włączenie dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID na 5454 zł. I tu chodzi o dochody i wydatki. Mówiłem w poniedziałek, że takie zmiany będą tutaj następować cyklicznie, zresztą dzisiaj też są. Nie można określić idealnej kwoty, która będzie nas dotyczyła, w związku z tym włączamy po informacji, że taka kwota dla nas się należy.
Kolejna uchwała w sprawie zmian budżetu miasta Głogowa na 2021 rok, również tu chodziło o dotację w kwocie 3063 zł, też przez działania COVID. To skutkowało podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Głogowa na lata 2021-2031. I jeszcze przypomnę, że podejmowana była uchwała w sprawie sprawienia pogrzebu przez gminę miasta Głowno. No i wobec powyższego, po podjęciu tej uchwały, te przepisy są w tej chwili stosowane w sytuacjach, które wymagają zastosowania. Kolejna uchwała to uchwała 41 i 41-27 w sprawie zmiany uchwały nr 33-254-20 Rady Miejskiej 30 września 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy miasta Głowno. Przypominam, że w ostatniej chwili Urząd Wojewódzki wniósł zastrzeżenia co do pewnych punktów, no i zostały one tutaj przez nas, przez Państwa w uchwale poprawione. Wobec powyższego powinno być już teraz dobrze, przynajmniej do czasu kolejnej zmiany tejże i ustawy, i uchwały. No i na końcu uchwała nr 41-310-27 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Głowno w 2021 roku. To jest coroczna uchwała podejmowana i ona teraz już obowiązuje. Drodzy Państwo, tak. Przepraszam. Dużo tych telefonów do odbierania. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, przypomnę, od 4 marca, przepraszam. Więc tak, 4 marca otrzymaliśmy decyzję Wojewódzkiego Zrzeszenia LZTS o przyznaniu gminie, naszemu miastu dofinansowania na realizację programu Umiem Pływać w 2021 roku dla 225 uczniów kwoty 50 625 zł. Przy naszym wkładzie 11 349 zł. No i jak już znikną te obostrzenia związane z, no, chociażby z tym, co może odbywać się na basenach, to ta realizacja projektu ruszy. Również tego dnia podpisana została umowa z Instytutem Sportu Państwowego Instytutu Badawczego dotycząca dofinansowania programu Lokalny Animator Sportu dla boisk Orlik przy szkole nr 2 i 3. 5 marca był to ostatni dzień rekrutacji do miejskiej przedszkoli dla pierwszych szkół podstawowych dla nowych uczniów, nowych dzieci. I w związku z tym chcę powiedzieć, że w szkole podstawowej nr 1 mamy na tą chwilę, czy jest w pierwszych klasach, w których w każdej szkole są po 2 klasy, więc w szkole podstawowej nr 1 32 dzieci, w szkole podstawowej nr 2 45. A w szkole podstawowej nr 3 41. Z 15 marca zawarliśmy umowę z Łódzkim Domem Biznesu w Łodzi na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej składającej się z studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczną wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami w ramach zadania pod nazwą Odnawialne źródła energii na terenie gminy miasta Głowna. Za kwotę 18 450 zł brutto. Tutaj tego dnia również był podpisany przez mnie aneks z firmą ProInstall ze Skierniewic, wydłużający do 18 maja termin opracowania dokumentacji projektowej dla wykonania przyłączenia do sieci gazowej budynku środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie. I tu wynikało, znaczy to konieczność zawarcia tego aneksu wynika z przyczyn niezależnych ani od miasta, ani od wykonawcy, no i wobec powyższego należało tak uczynić, jak zostało uczynione. 12 marca, w 77. rocznicę zbiorowej egzekucji pod murem cmentarnym w Głownie, kiedy rozstrzelano Polaków z więzienia Rubickiego. Pamiętamy, że to taka zbrodnia mająca charakter publiczny. No i w związku z tym to wydarzenie zostało uczczone no, w taki sposób, jaki w pandemii mogliśmy to uczynić. Złożone kwiaty, znicze. No, należy pamiętać o naszej
przeszłości. W dniach 14-28 marca odbyła się kolejna edycja festiwalu Kolej na Kobiety. Miasto Główno, jak wiadomo, od początku jest partnerem strategicznym wydarzenia i w tym roku ze względu na pandemię festiwal odbywał się w formule online i obejmował różnego rodzaju spotkania wirtualne, też i pokazy mody, prezentacje, webinaria oraz wywiady. Wydarzenia te były transmitowane zarówno przez organizatora festiwalu, jak i przez nasze miasto na kanałach społecznościowych. No i z tego, co tam widzieliśmy, cieszyły się dużą popularnością i ciekawe tematy podejmowane. No szkoda, że to się nie może odbywać normalnie, no ale może doczekamy takich czasów. 17 marca ogłoszony został nabór deklaracji do udziału w projekcie Odnawialne źródła energii na terenie gminy miasta Głowno. I tutaj takie deklaracje były składane w terminie do 31 marca 2021 roku. No, jesteśmy w trakcie, jakby to powiedzieć teraz, oczekiwania, co to się dalej zadzieje ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Będziemy również informować na bieżąco. Tego dnia również została zawarta umowa z firmą Westmore Consulting z Włocławka. Przedmiotem umowy jest przygotowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy miasta Głowno na lata 2021-2036. No, jest to taki dokument wymagany i w związku z tym te prace trwają. Wartość zadania to 14 760 zł brutto i ma być wykonany do 15 listopada tego roku. Szanowni Państwo, 19 marca w związku z otrzymaną dotacją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę mogiły żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku zaprosiliśmy firmę do złożenia ofert na wykonanie remontu mogiły i raz wystąpiliśmy do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie stosownej opinii. Tutaj chcemy, przypomnę, chodzi o ten główny, największy grup żołnierzy. I chodzi o to, by dokonać takiej modernizacji, żeby również oprócz tego, że to miejsce pochówku tych, którzy zginęli za ojczyznę, no to przede wszystkim powinno również pokazywać też i opiekę z naszej strony stosowną do potrzeb i do tej sprawy, więc mamy nadzieję, że to jakoś nam uda się zrobić w zakresie takim, jaki zamierzamy, żeby to ten grób wyglądał bardzo tak. Lepiej też widzimy wszyscy, że są też tam już ze starości różnego rodzaju ubytki i problemy z tym związane. Marca spotkałem się z panią Anitą Mirowską, dyrektorem Regionalnym Zespołu Inwestycji Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w sprawie nowych warunków finansowego wsparcia z budżetu państwa podmiotów realizujących inwestycje polegające na tworzeniu lub modernizacji lokali mieszkalnych na wynajem. I w związku z tym, że jest to znowelizowana ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem. I tak jak tu Państwu mówiłem w poniedziałek, no chcieliśmy, żeby pani dyrektor mogła też wystąpić można byłoby jej zadać jakieś pytania na komisji, ale no niestety takiej zgody na udział nie wyrazili szefowie. Wydaje się, że chyba też tak trochę rozsądnie podchodzą, żeby jakby ze swojej strony, żeby tutaj móc przekazywać te informacje w sposób taki, jak chcą, a nie być może pewne jakieś niedoskonałości komunikacji, czy w czym mogliby tutaj zmienić wydźwięk tego, co mówią. W każdym razie jeszcze raz przypomnę, że według pani dyrektor możemy liczyć na tą 80% dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z budową przez gminę bądź spółkę z jednoosobową własnością gminy, czyli w 100%.
mieszkań na wynajem. 30 marca sporządziliśmy, przekazaliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o dofinansowanie zadania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy miasta Głowno w 2021 roku i całkowita wartość to 17 438 zł 60 groszy netto, a kwota dotacji wnioskowana to 15 693 zł i obejmuje tu 17 posesji z terenu naszego miasta, które wyraziły, których właściciele wyrazili chęć uczestnictwa w tym programie. 31 marca zleciliśmy firmie biuro projektowo-inwestycyjnemu PAMAR przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego. Przypomnę, że tu chodzi o plac zabaw na osiedlu Sikorskiego, plac zabaw z siłownią plenerową na osiedlu Huta Józefów i zadanie pod nazwą plażing na plażowej, zakup leżanki obrotowej, miejskich hamaków i no, te kwestie tutaj w tym cały czas trwają procedury związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem tych zadań inwestycyjnych. 1 kwietnia złożyliśmy wzorem lat ubiegłych wniosek do konkursu Modernizacja roku i budowa XXI wieku. Chodzi o zadanie w kategorii modernizacja dróg, projekt przebudowy ulicy Lucjana Włodarczyka w Głownie. I przypomnę, że byliśmy finalistą i w 2017 roku za teren rekreacyjny nad Zalewem Rożyczka i w 2018 za adaptację Pałacu Jabłońskich na środowiskowy dom samopomocy w Głownie. I w związku z tym wydaje się, że no, trzeba zobaczyć, jak zostaniemy ocenieni. Jednocześnie można głosować na w tej kwestii na profilu naszego miasta, na portalu Facebook, tam są linki do tego konkursu. 6 kwietnia dokonałem cząstkowych ocen pracy dyrektorów szkół podstawowych numer 2 i numer 3 w Głownie. Tak, panie dyrektorki zwróciły się do kuratora łódzkiego oświaty o wydanie takich ocen. Miasto Głowno wydaje cząstkową ocenę w zakresu tym, który pozostaje w kompetencjach miejskich. Tak. 13 kwietnia uzupełnialiśmy wniosek Grupy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu związany z zakupem schodołazu do budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ulicy Dworskiej 4. No i też sprawa tam jeszcze trwa. Również tego dnia została zlecona firmie Andro, Anna Fijałkowska z Poluszek, wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i powiatowych. Tutaj chodzi o masę asfaltową oraz 50 ton tego, o czym mówił, paczera. Część uzupełnień została już wykonana, ale ten paczer będzie, szanowni państwo, na dniach, no, związane to też było z takim załamaniem pogody i nie można było skończyć tych prac. Chcieliśmy je skończyć wcześniej, no, ale nie dało rady. 18 kwietnia miałem przyjemność być patronem, czy dać patronat miejski burmistrza dla wydarzenia, jakim była taka dla wydarzenia związanego ze 21. rocznicą wizyty twórcy marki Citroën w Głownie, André Citroëna. I tutaj stowarzyszenie Amical Citroën Pologne we współpracy z nami przygotowało specjalne wydarzenie upamiętniające ten pobyt. W związku z tym, że jest to dość ciekawa historia związana z też z pracą naszego kolegi kiedyś radnego i znanego tutaj badacza historii regionu, pana Jacka Perzyńskiego, wskazania na to, że logo Citroena nawiązuje do
ten logotyp do patentu, jakim była zębate koła deszkowe. W związku z tym zapowiada się, że ta współpraca będzie nie tylko dotyczyła tego roku, ale przyszłości. Fanatycy czy ci, którzy są, lubią jeździć i w ogóle lubią markę Citroën, zapowiedzieli kolejne imprezy w przyszłym roku. No i tutaj też ciekawostka, że temu wydarzeniu udzielił oficjalnego patronatu ambasador Republiki Francuskiej w Polsce. No i mamy nadzieję, że jak już te wszystkie sprawy pandemiczne odejdą, to i, bo gdyby nie one, to przecież i ta uroczystość byłaby, czy to wydarzenie miałoby też inny zasięg, ale tutaj chodziło przede wszystkim o takie nakręcenie filmu upamiętniającego tą wizytę. No a że Citroën to marka światowa i że no główno jest, znalazło się w tym, w tej sytuacji takim trochę, bym powiedział, dość ciekawym związku. Mam nadzieję, że będziemy dalej współpracowali i będzie to z taką dużą przyjemnością dla nas wszystkich dalej prowadzone. 20 kwietnia w związku z taką smutną sytuacją, jaką była śmierć wcześniejszego wykonawcy, który miał pełnić obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, należało wybrać kolejnego, no i takie zostały tutaj wybrane osoby do nadzoru nad termomodernizacją przedszkolu numer 2 i przedszkolu numer 3. Również w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o wartości 130 tysięcy, poniżej 130 tysięcy, została zawarta umowa z firmą usługi energetyczne Elpro Jack, Jacek Szymański ze Zgierza. Jest to, przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w ulicy Spacerowej w Głownie i ten projekt ma być wykonany do 30 września tego roku. Również tego dnia wprowadziliśmy wykonawcę na teren budowy ulicy Plażowej w Głownie i przypomnę, że wykonawcą jest firma Yamat Budownictwo z Łodzi. A wartość robót to 567 334,65 zł. Termin to 14 maja. Szanowni Państwo, w poniedziałek ogłosiłem konkurs tak zwanej akcji Lato, czyli wypoczynku dzieci i młodzieży. No nie wiemy, jak to będzie wyglądało w tym roku w tym zakresie, czy będą jeszcze jakieś obostrzenia na tyle istotne, że da się to zrobić w miarę normalnie, czy nie da się zrobić. W każdym razie takie zastrzeżenie zostało w tym ogłoszeniu konkursowym zawarte, że gdyby no, zdarzyła się podobna sytuacja jak rok temu, no to byłoby to, ten konkurs mógł być, by nie zakończyć się jakimś wybraniem współpracujących z nami organizacji, ale w każdym razie na tę chwilę taki konkurs został ogłoszony, mamy na to 20 tysięcy złotych, no i zobaczymy, jakie będą możliwości już takie rzeczywiste, co się tam obmraża, w związku z tym może tyle odmrozi, że się uda coś w tym zakresie więcej uzyskać, ale jeśli nie, no to też będziemy czuwać na tym na bieżąco. Dziękuję bardzo. To może było nie tak bardzo szybko, jak myślałem, ale starałem się, proszę o wybaczenie. Dziękuję panie burmistrzu. Rozumiem, że koniec, tak? Dziękuję bardzo za sprawozdanie. Proszę Państwa, w następnym punkcie wystąpi, jak widzicie, zaprosiłem tutaj osobę w mundurze do naszą sesję. Jest to pan komendant, podinspektor Sławomir Wylęczyc, który obecnie, już nie wiem, czy pełni obowiązki, czy jest komendantem, zaraz nam to powie. Przyjął zaproszenie na naszą sesję.
Bardzo proszę, panie komendancie, oddaję panu głos. Proszę powiedzieć coś o sobie i jak pan znajduje nasze miasto i naszą komendę, jak pan to widzi na przyszłość. Dziękuję. Proszę. Proszę włączyć mikrofon. Panie komendancie, mikrofon, komikonkę. O. Jeszcze nie? Tą ikonkę proszę włączyć. Tam jest taka, mikrofon pokazany jest. Jest. Myszką włączyć ten mikrofon. Jest, oj, słychać mnie? Tak, teraz słychać, bardzo proszę. Jasne. Problemy techniczne jak zwykle, najwięcej problemów sprawia. Witam państwa serdecznie, podinspektor Sławomir Wilenczyc. Od 16 kwietnia już powołany na stanowisko komendanta, także dopóki nie podpadnę państwu lub moim przełożonym, będę tutaj szeryfował. Mam 52 lata, jestem z pochodzenia zgierzaninem. Mam żonę, syna, córkę, dorosłe już dzieciaki, także to jest chyba ten czas, kiedy człowiek może poświęcić więcej własnego, prywatnego czasu na to, żeby coś zrobić dla tych dookoła, a nie tylko dbać o dzieci i żonę. I dlatego mimo tego, iż już 30 lat przeszło pełnię służbę w niebieskim mundurze, jestem, służę, jestem dla państwa, jestem do waszej dyspozycji i to wszystko, co my jako policja w Głownie możemy zrobić, to zrobimy. I muszę zauważyć jedną rzecz, bo pracuję już tyle lat, pracowałem i w Łodzi i 10 lat w powiecie łódzkim wschodnim. Jedno jest niewątpliwe. Policja sama z siebie, sama dla siebie istnieć nie może, bo funkcjonujemy przecież w społeczeństwie. Funkcjonujemy po to, żeby wszystkim mieszkańcom naszego miasta i gminy zapewnić ten minimalny, pożądany stan porządku, bezpieczeństwa osobistego. I jeżeli jest coś, co my możemy zrobić, to bardzo chętnie przyjmę każdą informację o potrzebach, o rzeczach, które się wydają dziwne i wymagają naszego zaangażowania, zainteresowania się sprawą, bo niestety bez dopływu informacji od państwa, od mieszkańców, no nie jesteśmy w stanie działać w sposób skuteczny, wydajny, no i przede wszystkim efektywny, bo no, pracować można, natomiast efekty tej pracy bywają różne. Rzecz polega na tym, żeby ten wysiłek nie poświęcić na buksowanie w błocie, tylko żeby wyjść z jakiejś trudnej, nietypowej, nieciekawej czasami sytuacji, a życie niestety jest takie, że z mojego punktu widzenia to my oglądamy raczej tą ciemniejszą stronę życia i raczej cienie niż blaski współczesnego życia, a jeszcze w tej sytuacji pandemiczno-kryzysowej też nie jest nam łatwo, bo przepisy jakie są, to każdy z nas wie, natomiast no, konstrukcja tych przepisów, moc obowiązywania, no u wielu budzi zastrzeżenia i niechęć wobec istnienia i funkcjonowania tych przepisów. A niestety policja, tak jak i cała administracja, działa tylko w takim zakresie, w jakim została upoważniona do działania. No tak to konstytucyjnie ustawiono, że obywatel ma prawa i wolności, a organy, czy to będą publiczne, czy to będą samorządowe instytucje, my mamy obowiązki przede wszystkim wobec obywateli. No i mając różne odczucia, niestety musimy stosować takie prawo, jakie mamy, dopóki tego prawa się nie zmieni. Jest światełko w tunelu. Według konferencji pana premiera będziemy za chwilę wszystko odmrażać, wrócą siłownie, znikną maseczki, ma być lepiej. Ma być lepiej, ma być lżej. Sam przyznam szczerze, nie jest mi za dobrze w maseczce, bo w listopadzie przeszedłem COVID-a i to tak poważnie dosyć przeszedłem. Cieszę się, że wyszedłem z tego, bo wielu niestety moich znajomych nie miało tego szczęścia. I powiem szczerze, cieszę się, że idzie ku lepszemu. Jeszcze trochę cierpliwości, mam nadzieję, wytrzymamy. Będzie nam lepiej, będzie nam weselej, będzie można sobie wyjść, przejść się przez park, przez miasto, wyjść nad zalew bez zasłaniania ust, usiąść sobie w ogródku, wypić herbatę, kawę, bo podobno dobry browar jest, że tak powiem, na Placu Wolności. Podobno, nie wiem, jeszcze nie testowałem, ale wyrób regionalny zawsze będzie mnie interesował. Lubię takie klimaty. Proszę państwa,
Powiem tak, jeżeli chodzi o współpracę i współpracę policji i mieszkańców, myślę, że wyważać otwartych drzwi nie ma sensu. Także ja serdecznie zapraszam każdego z Państwa, czy to indywidualnie, czy telefonicznie, czy mailowo. Na stronie internetowej naszego komisariatu jest adres mailowy mój służbowy, także można mailowo się zwrócić, dbając o jeszcze póki co zachowanie tego dystansu. Każdy problem obejrzę z każdej strony. Nie ma tak, że zostawimy coś na boku. Pewne rzeczy już do mnie docierają, już ustawiamy się, że tak powiem, rufą do wiatru, żeby złapać ten wiatr w żagle, popchnąć pewne rzeczy do przodu, ale zapraszam serdecznie. Jeżeli są jakieś sprawy, w których uważacie Państwo, że powinniśmy się zaangażować, zająć, zapraszam serdecznie do współpracy. Służę radą, pomocą wszystkim, co mam. Dziękuję bardzo, panie komendancie. W końcu pan rozumie. Ja również dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywiście no, skorzystamy z pańskiego zaproszenia. Obyśmy jak najrzadziej to musieli robić, bo to wiadomo, z czym się wiąże. Z tym, że sobie... No niekoniecznie najrzadziej tutaj ostatnio. Ale może będą również i przyjemne spotkania. Bardziej przyjemne być może przy organizacji imprez. O. O właśnie, o to oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Także bardzo dziękujemy panu komendantowi. Czy jakieś pytania ktoś z państwa chciałby zadać może panu komendantowi przy okazji? Tak, proszę bardzo, przewodniczący Przemysław Mikarek, komisji KGB. Witam pana komendanta. W skali 32 lat współpracy samorządu z policją generalnie w 99% się ona zawsze dobrze układała. Raz tylko jeden komendant został pożegnany z funkcji, ale to już historia. Zawsze byliśmy otwarci na współpracę. Ja mam pytanie na temat, już kiedyś zadawałem, na temat wakatów i możliwości uzupełnienia. No cóż, wakaty to problem nie tylko naszego komisariatu, ale całej policji, bo w skali kraju to jest około 6 tysięcy wakatów w skali kraju. W tej chwili sytuacja uległa o tyle zmianie, że mamy dwóch w ciągu pierwszego kwartału, grudzień i teraz w kwietniu, dwóch nowo przyjętych policjantów. Oni się szkolą, więc tak naprawdę ich efektywne wykorzystanie w służbie to będzie koniec roku, przełom roku. Natomiast faktem jest, że wakaty nadal są i jest to niestety nieuniknione. Dlaczego? Możliwości przerobowe szkolnictwa naszego policyjnego są takie, a nie inne. I nawet przyjęcie dużej ilości osób na raz niewiele daje bez możliwości właściwego przygotowania ich do służby, żeby w sposób minimalnie bezpieczny można było tych ludzi wyposażonych w środki przymusu, broń, narzędzia pracy wypuścić na ulicę, tak żeby pilnować naszego miasta. Ostatni dobór, to była kwestia ostatniego tygodnia. Nasz powiat, według moich danych, wzbogacił się o 10 nowych policjantów, jest to bardzo duży zastrzyk. Jeden z tych właśnie policjantów świeżo przyjętych do służby jest w naszym komisariacie. No, w tej chwili będziemy czekać, kiedy będzie możliwość skierowania go na kurs podstawowy, adaptację, tak żeby mógł już po cyklu szkoleniowym przyjść do służby. Jest idzie ku dobremu, natomiast według mnie jeszcze trochę nam brakuje. Jeżeli mogę kontynuować, no, mieliśmy spotkanie z emerytowanym, może tak, policjantem, który no, mówi różne rzeczy, że bywały takie sytuacje, że na posterunku no, był tylko dyżurujący i fizycznie tak naprawdę nie miał kto wyjechać do interwencji, no, ponieważ no, tak się rozkładały, czy nadgodziny, urlopy, no, różne zdarzenia, szkolenia, choroby, no, różnie się składa. Mam nadzieję, że takich w tej chwili nie ma zagrożeń, żeby no, mieszkańcy zostawali bez opieki. I drugą rzecz, drugą, którą też jest kilka miejsc w Głownie, o których już tu rozmawialiśmy wielokrotnie, które jakby potrzebują pilniejszego nadzorowania, tak? Między innymi Plac Wolności i okolice, między innymi okres letni i imprez nad jeziorem, mniej czy bardziej legalnych imprez. Czyż no, narastająca no, fala w Głownie no, sprzedaży używek wszelkiego rodzaju dopalaczy na narkotyków i czy pan będzie mógł
bardziej skupić się na takich rzeczach. Ja już dziękuję. No cóż, jeśli chodzi o kwestię dostępności patroli, to priorytetem dla wszystkich i dla mnie i dla komendanta powiatowego jest to, żeby utrzymać tak zwaną ciągłość służby. Placówki terenowe, tak jak komisariaty, nie mogą zostać pozostawione bez nikogo. Także w sytuacji, kiedy czasami tak się zdarza, czy to kwarantanny, czy izolacje spowodowane COVID-em, czy też sytuacja, która wynika z braku ludzi na stanowiskach. Zawsze dostaniemy wsparcie ze strony powiatu. Nie ma takiej opcji, żeby patrolu nie było. Czasami ten patrol jeździ na dwóch gminach, bo i w mieście, i w gminie, czasami nawet stryków musi załatwić. Jest jeszcze kawałek autostrady do obsługi, a wiadomo, że tam dojechać i wrócić stamtąd to nie jest łatwo ani szybko, ale nie ma takiej opcji, żeby jednostka została bez służby, bez zabezpieczenia tego minimalnego zabezpieczenia przynajmniej jednego patrolu prewencyjnego w ciągu całej doby przez 365 dni w roku. To jest standard, od którego nie odchodzimy. Muszę Państwu powiedzieć, że 3 lata temu w czasie tak zwanej psiej grypy sam jeździłem w patrolu przez tydzień. Przypomniałem sobie przy okazji parę rzeczy, odświeżyłem sobie. Nie ma takiej opcji, żebyście zostali Państwo bez zabezpieczenia, bez policjanta patrolu. Jeśli chodzi o miejsca, którymi warto by się zainteresować, to bardzo dobrze, że mówi Pan o takich miejscach, bo o Placu Wolności słyszałem już różne zdania, różne opinie i tutaj będziemy się zawinkla przyglądać pewnym rzeczom. Będziemy się przyglądali też ANFAS, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast jeśli chodzi o używki, no nie bardzo mogę się, że tak powiem, wypowiedzieć w sposób głośny, ale kilka strumyków udało nam się od początku roku przeciąć, więc tamy zostały postawione, strumyki przestały płynąć. Natomiast dobrze zdaję sobie sprawę z tego, że natura nie znosi próżni. Jeżeli udaje nam się zlikwidować 1, 2, 3, 4 źródła, to bardzo często jest tak, że udaje nam się to zrobić dzięki pomocy czyjej? Konkurencji, bo konkurencja, że tak powiem, często gęsto podsuwa nam pewne rzeczy, informacje, żeby własną konkurencję wykosić. To jest stała robota, stały kiera, to tak jak woda, która się leje na młyńskie koło i ciągle go napędza, to będzie ciągła, że tak powiem, praca. Jest i będzie. Mamy to na uwadze i może do wakacji dowiemy się czegoś ciekawego, ale to tyle, co jako szef kuchni mogę powiedzieć z tajemnicy przypraw. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Czy ktoś chciałby z Państwa jeszcze dodać jakieś pytanie? Bardzo proszę, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Zieliński. Witam serdecznie. No, ja bym chciał tak, żeby Pan trochę uszczegółowił i przybliżył nam, jaki jest stan funkcjonariuszy naszego posterunku, w jakiej, powiedzmy, formie pełnicie służbę i na ile funkcjonariuszy takich interwencyjnych dziennie możemy liczyć w naszym mieście. No cóż, jeżeli chodzi o stan kadrowy, to jednostka nasza nie jest dużą jednostką. 25 etatów policyjnych i 3 etaty cywilne. Natomiast jeśli chodzi o wakaty, mamy jeszcze w tej chwili 2 wakaty. Mamy 2 wakaty i korzystając z rozdzielnika, który przez Komendę Główną Wojewódzką idzie, można było przyjąć tych ludzi, jeżeli będą realne szanse przepuszczenia ich przez tryby maszyny szkolącej, bo właśnie wąskie gardło szkolenia powoduje to, że ja nawet chętnie namówiłbym komendanta powiatowego, żeby przyjął mi nawet jutro 2 opracowanych kandydatów. Tylko no niestety, ci ludzie będą dostawali minimalną określoną presję kursancką i będą bezczynnie czekać na szkolenie na przykład 5 roku. Może być. No nie ma sensu tych ludzi zapraszać do pracy, kiedy ich naprawdę do żadnej roboty policyjnej nie można zaprosić. Oni nie mają żadnego przeszkolenia, wiedzy, doświadczenia w posługiwaniu się pewnymi rzeczami czy narzędziami prawnymi. Kwestia przyjęcia to jest jedna rzecz. Wtórną rzeczą jest ich przeszkolenie, żeby możliwość była ich dopuszczenia do służby. Tu się zrobiło wąskie gardło. Ilość szkół policyjnych jest stała, ilość miejsc,
których mogą być szkoleni, jest stała. Mieliśmy z tego wiedzieć, że w tej chwili odbywa się to w warunkach reżimu sanitarnego, więc nie idą stuprocentową mocą przerobową te szkoły. Także wychodzenie z tego dołka, no to może być kwestia, no nawet być może moje bezpieczne emerytury, z której będę obserwował finisz tego procesu. Natomiast jeśli chodzi o rytm, w jakim pracujemy, to pracujemy różnie, bo generalnie pion prewencji pracuje przede wszystkim na ulicy dzielnicowej, patrolówka pracują na ulicy dzielnicowego, można spotkać na osiedlu, galerią, czasami przy stacji benzynowej obserwuję, kto w jakim stanie przyjeżdża, bo zapasy płynów tak zwanych niezamarzających, różnie się wydarza. Pod szkołami w tej chwili no, niespecjalnie z uwagi na zamknięcie, ale za chwilę dzieci wrócą do szkoły i tam też będziemy. Natomiast pion kryminalny pracuje różnie. Czasami z zawinkla, czasami za biurkiem, według tego, co potrzebujemy w danym momencie zrobić, osiągnąć i oczywiście czego oczekuje od nas, że tak powiem, prokuratura lub wyżsi przełożeni. To jest tak zwany tryb mieszany. Natomiast generalną zasadą jest to, że prewencja pracuje na ulicy, są widoczni, mają być widoczni, a to, że czasami się czeka, no to niestety wynika też z różnego rodzaju oczekiwań, bym tak powiedział, bo codziennie przeglądam raport z doby i przyznam się szczerze, że wiele rzeczy jest kierowanych do nas, ja bym powiedział tak nadmiarowo. Niektórzy nie potrafią sobie we własnym zakresie pewnych rzeczy sami zorganizować, a sprawy, które do nas są zgłaszane, no są typowo sprawami do załatwienia na gruncie, nie wiem, sprawy zgłoszenia administracyjnego, wystąpienia do sądu cywilnego, bo wiele rzeczy takich jest, zwłaszcza tam, gdzie w grę wchodzą tak zwane sąsiedzkie niesnaski czy konflikty. Natomiast no, tak czy siak musimy to sprawdzać. I to, że sprawdzamy wiele rzeczy, które jak na dobrą sprawę nie powinny do nas trafiać, sprawia to, że czasami patrol w ciągu 12 godzin służby odwiedzi 11 różnych miejsc, z czego tak naprawdę w trzech powinniśmy być, a wreszcie no to tak troszeczkę nadmiarowo. Nie ma na pewno takiej sytuacji, żeby ktoś biegał z nożem, czy ktoś okradał i nikt nie pojechał. Zawsze ktoś wsiądzie, pojedzie, nawet gdyby to miał być ja osobiście. Nie ma takiego problemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. A jeszcze, jeżeli mogę coś dopytać? Proszę. No bo mówi pan, że ma pan dwa etaty, tak? Dwa wakaty jeszcze. Znaczy się dwa etaty nieobsadzone. Nieobsadzone, tak. No bo ja rozumiem, na pewno w takim komisariacie znajdzie się wiele różnej takiej pracy papierowej, jak ja to zawsze mówię. No niestety tak. Komisarskiej, no ja już nie mówię, żeby ktoś tam pilnował telefonu. Ale może, jeżeli by się udało oczywiście zatrudnić tych ludzi, a wiadomo, że jak ludzie są już zatrudnieni, to łatwiej ich je później przeszkolić, no bo no nie wiem, jaki jest system naboru u was, czy decyduje o tym pan, czy pan komendant powiatowy, czy komendant wojewódzki, bo to chyba w tym obszarze się tam to wszystko odbywa. To już szczebel wyższy, nawet wyższy niż województwo, bym powiedział komenda główna. Natomiast chodzi mi tutaj o taką rzecz. Człowiek świeżo przyjęty na kursie, on otrzymuje to ograniczone uposażenie, ale założenie jest takie, że on w czasie tego szkolenia przebywa na terenie szkoły, zostaje skoszarowany, ma dach nad głową, ma wyżywienie, dostaje część pensji po tej podstawowej policjanta i w sytuacji takiej, kiedy on dostaje tutaj na miejscu tą część pensji policjanta, a musi się sam utrzymać, sam wyżywić, sam dojechać, jeszcze czasami żonę i dziecko ma na utrzymanie, to powiem szczerze, ktoś, kto ma dwie ręce, dwie nogi i głowę, to trochę lepsze pieniądze będzie zarabiał poza policją. I przyjąć go na siłę po to, żeby ograniczyć jego zdolności utrzymania rodziny, to dla mnie trochę takie z jednej strony nieludzkie, z drugiej strony jak dla mnie to byłoby zmarnowaniem pieniędzy, bo tak naprawdę taki człowiek, który by czekał 6 miesięcy na przeszkolenie, on z punktu widzenia policji w zasadzie w tym momencie nic nie wnosi. Jemu nie można dać żadnej pracy do wykonania. No co najwyżej skleić akta kontrolne spraw tam, gdzie nie ma danych osobowych, bo to też trzeba mieć, że tak powiem, przeszkolenie, upoważnienie do przetwarzania danych, to nie jest takie proste. Przyjęcie człowieka do służby w tej firmie wiąże się z wypełnieniem takiej ilości kwitów, że uwierzcie mi Państwo, ja przechodząc tutaj od stycznia, jeszcze pewnych rzeczy
nie dopiąłem do końca, bo taki jest zastój, znaczy zastój, taki jest tłok w nadawaniu pewnego rodzaju uprawnień, jeszcze na niektóre rzeczy czekam, a kończę czwarty miesiąc pracy w tym mieście. Tak to niestety jest. Ogromna ilość rzeczy do wytworzenia, przetworzenia, wprowadzenia różnego systemach, a smutne moje doświadczenia są takie, że im więcej mam komputerów, tym więcej przy tym się papieru wypełnia. Dziwna prawidłowość. Dziękuję panie komendancie. Ja chciałbym poznać... Tutaj nie tylko czekać do końca swojej pracy i emerytury, ale również także owocna współpraca będzie i... I na to nie ukrywam liczę. Dziękuję. Panie komendancie, ja chciałem poznać pana opinię w takiej sprawie. Bardzo zbliża się ciepło, wakacje, chociaż wakacje można powiedzieć, że są cały czas teraz, ale młodzież tak nie przebywa na powietrzu, jak będzie przebywała, jak obostrzenia zostaną poluzowane, czyli więcej po prostu będzie młodzieży, ludzi w różnych miejscach, wiadomo, więcej problemów, więcej, może się zdarzyć więcej jakichś zdarzeń. I my od kilku lat jako gmina miasto Głowno posiłkujemy się tak zwanymi patrolami podnormatywnymi. Spotkał się pan z tymi taką rzeczywistością. I chciałem panu jeszcze zadać do końca. Przez pierwsze parę lat w początku bardzo fajnie to funkcjonowało. Były to połączone patrole zewnętrzne z naszymi, tak? Czyli ktoś od nas, ktoś z Zgierza, z Łodzi. I to naprawdę fajnie funkcjonowało, bo ich widać tych i oni rzeczywiście spełniały te patrole swoją funkcję. Natomiast w ostatnim roku burmistrz już nam powiedział, że po prostu nie było chętnych na te patrole funkcjonariuszy. No bo rzeczywiście to jest ponad ten etat, tak? To jest ponad ten etat pracy. Rzeczywiście na przykład część pieniędzy miejskich po prostu nie była wykorzystana na te patrole. I co, jakie pana zdanie jest na ten temat? Powiem szczerze, ja jestem zwolennikiem wykorzystania tego rodzaju środków. Dlaczego? To nam pozwala uwolnić tak zwaną ukrytą rezerwę. Kończyłem zarządzanie. Powiem szczerze, jest nawet wzór matematyczny, który nam pozwalałby określić naszą wydolność jako takiej jednostki. Można zwiększyć wydolność patrolową o 12-14% bez zwiększenia, że tak powiem, obciążenia takiego, które by nas przysadziło. Do czego dążę? Pomysł bardzo fajny, natomiast kwestia niewykorzystania tych pieniędzy może się wiązać z kwestią stawki za służbę. W porozumieniach zawieranych między komendantami i przedstawicielami samorządu określa się stawki wynagrodzenia za służbę. I teraz tak, poprzedni rok i dwa lata temu dla policjantów tych najniższych zarabiających to były takie skokowe wzrosty po około 300 do 500, nawet 600 zł. To w skali roku pozwoliło podnieść tą pensję powiedzmy z 3000 brutto na 4000 brutto. I teraz tak, sytuacje z wynagrodzeniem za taką służbę mogą być takie, że policjant przychodząc w dniu wolnym od służby, poświęcając wolny dzień na służbę tak zwaną ponadnormatywną, może dostać mniej pieniędzy, niż gdyby przepracował tą sobotę z urzędu. I z tego między innymi wynikają problemy z realizacją, z wykorzystaniem tych środków na zapewnienie służby patrolowej, bo według mnie, jeżeli te służby mają funkcjonować, a one z założenia są pełnione w piątki, soboty, niedzielę, tam gdzie w weekend jest więcej ludzi, więc aby człowieka zachęcić do przyjścia, poświęcenia własnego wolnego weekendu na taką służbę, no to powinien dostać jakiś bonus większy niż przeciętna pensja i uposażenie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, trzeba pamiętać o tym, że policjant to wolny weekend to może mieć co trzeci, więc jeżeli trafuje mu się dwa wolne weekendy w miesiącu i on dwa razy przyjdzie w służbę, to on naprawdę przez miesiąc ciurkiem pełni służbę. To też jest, że tak powiem, wyczerpujące. To też trzeba mieć na to siły, trzeba mieć pomysł na własne życie, jak sobie z tym poradzić. Natomiast kwestia przy ewentualnym zawarciu porozumienia wiąże się z wysokością stawki za pojedynczą służbę patrolową. Tak, aby ona była mocno konkurencyjna do stawki określonej no, z urzędu dla policjanta, który pełni służbę w patrolu, czyli to jest mniej więcej trzecia grupa uposażenia. My w tej chwili około 4000 brutto uposażenie. Także z tego punktu widzenia trzeba byłoby spojrzeć, zawierając takie porozumienia.
Dziękuję bardzo, panie komendancie. Czy ktoś jeszcze chciałby jakieś pytanie panu komendantowi zadać? Na bieżąco będziemy mieli kontakt, jak pan przewodniczący, jak pan komendant powiedział, na pewno nasza współpraca będzie się układała. Wierzę w to bardzo, jak byłem dobrze i życzę wszystkiego najlepszego, jak najmniej zdarzeń. Dziękuję bardzo. To, jak pan ma ochotę i czas przede wszystkim, żeby zostać z nami do końca sesji, a jeżeli nie, to bardzo dziękuję. Będę z niecierpliwością obserwował. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze parę uchwał, sprawy różne będą i mam nadzieję, że nie będzie tak długo. I proszę państwa, przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie za 2020 rok. Pamiętacie państwo na połączonych komisjach w poniedziałek, gospodarki, budżetu i oświaty, zdrowia. Omawiany był ten temat. Wyrazili się państwo pozytywną opinię. Ja zapytam pani przewodniczącej Marysiu, tak, rzeczywiście była pozytywna opinia w tym temacie? Proszę wyartykułować swoją opinię. Tak jest. Tak, była pozytywnie. Jak najbardziej pozytywna. Wysłuchaliśmy. Ponad głosowanie, tak? Głosowaliście. Tak. Ja wobec tego tylko, proszę państwa, w momencie, żeby już nie przedłużać przed aklamację, jeżeli ktoś ma inne zdanie niż pozytywna opinia na temat tego sprawozdania z działalności MOPS-u, to proszę o wyartykułowanie tego bądź wypowiedzenie. Rozumiem, widzę, że wszyscy są za i również pani dyrektor pomocy społecznej twierdzam, że przyjęliśmy sprawozdanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie za 2020 rok na sesji również. Dziękuję bardzo państwu. Następny punkt brzmi podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Głowna na 2021 rok. Otrzymaliście państwo projekt uchwały drogą mailową. Jest to projekt burmistrza Głowna dnia 21 kwietnia 2021 roku, to jest zmiany w budżecie. Dotyczy, proszę państwa, jak przypomnę tylko w uzasadnieniu, 5000 zł Funduszu Przeciwdziałania COVID-owi. Wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 300 tysięcy na badanie, opracowanie dokumentacji projektowej budowy komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. I zapis był, trzeba było zmienić zapis po prostu tylko w wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do systemu dłużnego kredytu i pożyczki. Punkt drugi ustawy z zalecenia RIO w Łodzi. Kwotę 208 tysięcy przeznaczono na spłatę autobusu przeniesiono do paragrafu innego 606 na 615. To cała zmiana w tym punkcie. Omawiana była, jak powiedziałem, taką ta uchwała, ten projekt uchwały na połączonych komisjach. Panie Przewodniczący Komisji Gospodarki Budżetu, poproszę o wydanie opinii komisji. Dziękuję bardzo. Projekt był omawiany na połączonych komisjach, także Komisja Gospodarki Budżetu pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury, jaką opinię wydała komisja? My również pozytywną opinię wydaliśmy na ten temat. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu, bądź jakąś inną uwagę ma? Nie ma. Wobec tego przejdziemy do przegłosowania tego projektu uchwały. Odczytam tradycyjnie już nazwiska i proszę powiedzieć się, jestem za, wstrzymuję się bądź przeciw w sprawie danej tej uchwały. Pana Balei rozumiem dalej. Nie ma więc. Małgorzata Baraniak? Jestem za. Dziękuję. Maria Furga? Za. Dziękuję. Jakub Kowalski. Jestem za. Dziękuję. Tomasz Lenart. Jestem za. Dziękuję. Maciej Lisowski. Jestem za. Dziękuję. Bożena Michalska. Jestem za. Dziękuję. Przemek Miczarek. Jestem za. Dziękuję. Grzegorz Oraś. Za. Dziękuję. Magdalena Sadowska. Jestem za. Dziękuję. Grzegorz Szkup. Jestem za. Krzysztof Wawrzy. Jestem za. A jest Krzysiu, dzień dobry. Tak, tak, jestem. Dobra. Beata Wszelek-Lewandowska. Jestem za. Dziękuję. I Krzysiu Zieliński. No, jestem za. Dziękuję bardzo. Twierdzam, że jednogłośnie wszyscy radni, którzy są obecni na sali, są za przyjęciem tej uchwały. Ta została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer
37 łamane przez 273 łamane przez 20 Rady Miejskiej w Głównie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jawca Główna na lata 2021-2031. Wiecie Państwo wszyscy, że jest to konsekwencja przyjęcia zmian w uchwałach budżetowych. Jest to projekt burmistrza Główna z 21 kwietnia 2021 roku. Otrzymaliście Państwo to drogą mailową. Znacie go, był omawiany na połączonych komisjach. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu o wydanie opinii. Członkowie komisji opiniowali pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przewodnicząca Komisji Oświaty i Zdrowia. Nasza komisja również zaopiniowała pozytywnie ten projekt. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę. Przechodzimy wobec tego do przegłosowania. Małgorzata Baraniak. Jestem za. Dziękuję. Maria Furga. Za. Dziękuję. Jakub Kowalski. Jestem za. Dziękuję. Tomasz Lenart. Jestem za. Dziękuję. Maciej Lisowski. Jestem za. Dziękuję. Bożena Michalska. Jestem za. Dziękuję. Przemysław Milczarek. Jestem za. Dziękuję. Grzegorz Oraś. Jestem za. Dziękuję. Magdalena Sadowska. Jestem za. Dziękuję. Grzegorz Skup. Jestem za. Krzysztof Wawrzyn. Jestem za. Dziękuję. Beata Wszołek-Lewandowska. Jestem za. Dziękuję. Krzysztof Zieliński. Również jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego, który brzmi: podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu wniesień rat opłaty za korzystanie ze zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Jawca Główna w roku 2001. Również omawiana była ta uchwała na komisji. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu o wydanie opinii. Uchwała uzyskała pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Przewodnicząca Komisji Oświaty. Również pozytywna opinia. Pozytywną. Dziękuję bardzo. Jest to projekt burmistrza Główna z dnia 21 kwietnia 2021 roku. Czy ktoś chciałby z Państwa zadać jakieś pytanie w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę, sprawa jasna, czytelna. Przejdziemy do przegłosowania. Małgorzata Baraniak. Jestem za. Dziękuję. Maria Furga. Za. Dziękuję. Jakub Kowalski. Jestem za. Dziękuję. Tomasz Lenart. Jestem za. Dziękuję. Maciej Lisowski. Jestem za. Dziękuję. Bożena Michalska. Jestem za. Dziękuję. Przemysław Milczarek. Jestem za. Dziękuję. Grzegorz Oraś. Jestem za. Dziękuję. Magdalena Sadowska. Jestem za. Dziękuję. Grzegorz Skup. Jestem za. Krzysztof Wawrzyn. Jestem za. Dziękuję. Beata Wszołek-Lewandowska. Jestem za. Dziękuję. I Krzysztof Zieliński. Jestem za. Dziękuję bardzo. Czerpaliśmy uchwały, które były na tą sesję do przegłosowania, do przyjęcia. Przechodzimy do spraw różnych. Proszę bardzo, kto chciał zabrać głos w sprawie różnej? Jakie sprawy ma. Ja rozpocznę, wobec tego mam parę spraw. Może Państwu przyjdzie coś do głowy. Przede wszystkim, proszę Państwa, chciałem odczytać pismo pewne, które przysłał do nas. Ja je ustawiłem. No tak. Oczywiście. Najpierw zacznę od innych spraw będę tylko tego pisemka, bo gdzieś mi się ukryło. Chciałbym zapytać, jest pan z nami jeszcze pan kierownik Rafał Jaszkowski. Czy planowany w tym roku jest, czy planowany, bo wiadomo, czy, że może być różnie jeszcze w maju, Zamana Tour, ta impreza, która jest taką cykliczną imprezą w Głownie. Ludzie pytali o to mnie różni mieszkańcy, czy może pan burmistrz by odpowiedział? Poproszę pana kierownika. Proszę państwa, w tym roku próbujemy doprowadzić do tej sytuacji, żeby World Race Głowna się odbył. Natomiast no niestety nie wiemy jeszcze, czy to dojdzie do skutku. Aktualnie złożyliśmy w Zgierzu wszystkie dokumenty dotyczące projektu organizacji ruchu w mieście.
aby być przygotowanym, kiedy tylko po prostu będziemy mieć zielone światło, że ta impreza się może odbyć. Jesteśmy w stałym kontakcie z panem Cezarym Zamaną. No i czekamy po prostu na decyzje tak naprawdę rządowe, czy obostrzenia będą na tyle delikatne lub w ogóle zdjęte, że ten wyścig się odbędzie. Dodatkowo pan Cezary Zamana stwierdził, że 3 maja, nie wiem czy dojdzie do skutku, bo nie był jeszcze pewien, będzie chciał przejechać z kilkoma zawodnikami po trasie, którą mają 30 maja, ten wyścig ma się 30 maja odbyć i jeszcze będą się kontaktować z Urzędem Miasta, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik. No ale tak jak mówię, przygotowujemy się do 30 maja, natomiast to, czy się wyścig odbędzie, to nie zależy tak naprawdę od nas. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Udało mi się odnaleźć to pismo, jak spokojnie, to się zawsze uda. Najgorzej, jak się człowiek denerwuje. Proszę Państwa, dostałem takie pismo od pani dyrektor Instytutu Samorządu Terytorialnego, pani dr Iwony Wieczorek. W prawie. Odczytam to pismo, jest króciutkie. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Państwowa Jednostka Budżetowa podległa ministrowi spraw wewnętrznych i administracji wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zapraszają do udziału w projekcie pilotażowym pod nazwą Akademia Liderów Województwa Łódzkiego, który realizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Celem Akademii Liderów Województwa Łódzkiego jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz e-administracji, służącej przygotowaniu uczestników projektu do pełnienia funkcji liderów w samorządzie terytorialnym, organizacjach pozarządowych oraz społecznościach lokalnych. Projekt ma charakter bezpłatny, adresowany jest do osób w przedziale wiekowym 18-25. W razie naszej nie ma, nawet ja nie mam tylu lat. Serdecznie zachęcam do rozpowszechnienia i przekazywania informacji o projekcie pod nazwą Akademia Liderów Województwa Łódzkiego, w szczególności wśród młodych radnych. Projekt realizowany będzie w terminie 29 maja, 11 września, a rekrutacja prowadzona będzie w terminie do 5 maja. Jest to dosyć krótki termin. I są szczegółowe informacje, jest strona podana. www.nist.nist.gov.pl w zakładce Akademia Liderów Województwa Łódzkiego. Zdecydowałem się odczytać to pismo, dlatego że no niestety z powodów pandemii nie odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady naszej miejskiej, więc no nie mamy tej rady. Jak wiemy, radnych też nie mamy poniżej 25 roku życia, ale to może być skierowane też do młodych mieszkańców, którzy chcą i chcieliby zaistnieć, zadziałać w samorządzie. A ponieważ sesja nasza jest nagrywana i puszczana bezpośrednio, każdy może ją obejrzeć, dlatego zdecydowanie się odczytać to pismo. Przedłużyć troszeczkę sesję, przepraszam Państwa za to, ale uważałem, że to warto było zrobić. Następnym punktem, którym chciałem Państwa poinformować jest, odpisałem Państwu kiedyś, że odpowiem na pytanie, co z tymi placami budowy, no pana wróbla generalnie mówiąc, czyli przed urzędem i przy ulicy Bielawskiej. Jak niektórzy z Państwa pewnie widzieli, przy ulicy Bielawskiej już ruszyła budowa, już jest wyburzony ten budynek stary i już fundamenty ruszają. Pan wróbel twierdzi, że nawet może równolegle, wcześniej była mowa, że będzie jak to skończy na Bielawskiej, to ruszy tam na Młynarskiej z tą budową. Natomiast twierdził, że być może nawet równolegle będzie to robił. Czyli jakieś tam może się wcześniej coś rozpocznie. To taka informacja dla Państwa. Czwarta sprawa, to chciałem podziękować bardzo serdecznie pani sekretarz, podejrzewam, bo zajmuje się chyba całą infrastrukturą wkoło urzędów, tak mi się wydaje. Bardzo ładnie wygląda trawa przy dworku naszym na ulicy Dworskiej. Prawdopodobnie jest to też wynikiem tego zakupu, którego no, dokonano za naszą zgodą, tego traktorka, bo tam jest bardzo duży teren, a trawka naprawdę jest wzorcowa, jest bardzo ładnie wykonana i chyba przy okazji tego traktorka. Chciałem podziękować serdecznie pani skarbni, sekretarz i ludziom, którzy wykonywali tą pracę, bo warto tam przejść i zobaczyć, jaka trawa wygląda. Ja bardzo dziękuję panie przewodniczący za takie miłe słowa i za zauważenia. Oczywiście to nie jest moja bezpośrednia zasługa, tylko wszystkich pracowników, którzy od wczesnych godzin porannych pracują i dbają o tą przestrzeń. Mamy nadzieję, to znaczy na pewno dołożymy wszelkich starań, aby taki stan został utrzymany już na długo. Dziękujemy bardzo za wyrażenie zgody na zakup tego traktorka, bo on znacząco ułatwia pracę, no i też przenosi nas troszeczkę tak w XXI wiek z tymi z narzędziami do danej pracy i mamy nadzieję, że niedługo Plac Wolności również będzie Państwa zachwycał równie bardzo jak ta zieleń wokół budynków Urzędu Miejskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. No właśnie, tak potwierdziła Pani te moje słowa i bardzo jeszcze raz dziękuję. Bardzo ładnie utrzymamy. I ostatnia sprawa. Chciałem tylko przypomnieć, bo jeszcze kilkoro osób nie złożyło oświadczeń majątkowych. Bardzo proszę, mamy czwartek i piątek jeszcze na złożenie oświadczeń majątkowych do końca kwietnia. To tyle ja mam spraw. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać może głos w takiej sprawie? Panie Przewodniczący, jeśli można. Ktoś? Tak, 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 Panie Przewodniczący, policja z tej strony. Tak. Proszę o głos. Przysłuchiwałem się dyskusji na temat wyścigu kolarskiego planowanego na 30 maja i powiem szczerze, te planowane obostrzenia, łagodzenie tych obostrzeń tak trochę pod znakiem zapytania stawia możliwość przeprowadzenia imprezy. A dlaczego? Jestem świeżo po uzgodnieniach w sprawie planowanego na 16 maja biegu Wilcząt. I już dostałem informację z Komendy Wojewódzkiej, że Komendant Wojewódzki wydał negatywną opinię dla przeprowadzenia tego rodzaju imprezy. Z uwagi właśnie powołując się przede wszystkim na obostrzenia covidowe. Także ten znak zapytania przy wyścigu na 30 maja też jest duży, tym bardziej, że jak media podawały informacje, imprezy na wolnym powietrzu mają być ograniczone bodajże do 50 chyba uczestników. 10, tak, do 50 osób. Natomiast może od 29 maja już się to zmieni, bo już... Być może będzie coś lżej. Być może. Tylko teraz tak, wydając tą decyzję w sprawie imprezy, no żaden organ, ani komendant wojewódzki, ani powiatowy nie będzie opierał się na przewidywanym rozwoju sytuacji, bo niestety... No tak, musimy mieć no. przygotowany, ważny, wprowadzony w życie akt prawny, żeby się na nim oprzeć i podjąć decyzję w tę lub w tę stronę. Także powiem szczerze, że znak zapytania jest spory. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście, natomiast no, rzeczywiście mieszkańcy są zainteresowani taką imprezą, bo to jest bardzo fajna impreza cykliczna, już ileś lat ona głównie się odbywa. Ale no, jak nie będzie można, to nie będzie można. Zgłaszała się koleżanka radna Bożenka Michalska. Proszę bardzo. Tak, ja chciałam się zwrócić z prośbą do pana dyrektora MZK, pana Jacka Skierczyńskiego, bo wiem, że był sprzątany las na Sikorskiego, tam prowadzący do Marakanu ten teren. Czy nie można by było troszkę posprzątać też drugą stronę, tutaj przy szkole numer 2, jeśli by się udało, bo tam, no, tam jest zawsze dużo śmieci. Ja wiem, że to się ciągle powtarza, ale no, gdyby się udało to posprzątać, to jedna sprawa. A druga sprawa to stan chodnika przed szpitalem. To już kiedyś kolega Maciek Lisowski mówił, zgłaszał, teraz jest coraz gorzej, tam jest po prostu w jezdni i chodniku prowadzącym na teren parkingu właściwie szpitalnego. Jest wyrwa w jezdni, jest dziura po prostu. Czy nie dałoby się troszeczkę tłuczniem wyrównać? Bardziej, że teraz powstał tam ten powszechny punkt szczepień, no jednak to jest teren bardzo często odwiedzany przez naszych mieszkańców, więc może chociaż troszeczkę tym tłuczniem by się udało wyrównać. I to wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że pan dyrektor przyjął do wiadomości i będzie próbował. Z naszych informacji, panie przewodniczący, wynikałoby przynajmniej takich, które ja uzyskałem, że tam nie jest pewność, że to jest teren miasta. Być może to już jest teren szpitala, ale no jeśli będzie można, nawet jeśli to nie byłby teren miasta, to spróbujemy tam jakoś tam wesprzeć, bo warto i, no i no, czasami tak jest, że pewne rzeczy okazują się potem trudne tak do realizacji ze względu chociażby kompetycyjnych, własnościowych czy jakichś innych i to tak, no ale pomyślimy, żeby tam było dobrze. Dziękuję za odpowiedź. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Bardzo proszę, Jakub Kowalski, radny. Chciałem zadać to pytanie, które zadałem na komisji. Jaki jest stan realizacji zadań z budżetu obywatelskiego? Jaki jest orientacyjny czas przewidywany realizacji tych zadań? Dziękuję, bardzo proszę. Ja tu poproszę pana kierownika Janiaka. Wiem, że chyba jest. Jestem, czy mnie słychać? Tak, słychać.
stan realizacji jest taki, że na wszystkie trzy projekty, które są w budżecie obywatelskim, to przypominam, że to są dwa place zabaw i plażing przy ulicy Plażowej, zostały zawarte umowy na wykonanie dokumentacji projektowych. Termin wykonania dokumentacji projektowych jest koniec maja, czyli 30 maja. I po tym terminie dopiero będzie można zaprosić wykonawców do złożenia ofert na wykonanie. Więc no, tak się ma na dzień dzisiejszy realizacja budżetu obywatelskiego. Odpowiedź satysfakcjonująca, panie Jakubie, ja rozumiem, tak? Tak, jak najbardziej. Dobra, dziękuję. Jeszcze ktoś chciałbym poprosić o głos. Bardzo proszę, przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury, pani Maria Funda. To znaczy, ja to pytanie zadawałam co prawda już na komisji w poniedziałek. Przez dwa dni myślę, że się niewiele zmieniło, ale myślę, że ponieważ obradujemy online, może są osoby w mieście, które są zainteresowane tematem, a myślę, że są, wywozu śmieci z tego śmieciowiska na Kopernika. Czy moglibyśmy usłyszeć jeszcze raz informacje na temat postępów i jaka jest perspektywa wywozu tych śmieci? Dziękuję. Może tutaj pan kierownik Małecki by... Proszę bardzo, panie kierownik. Witam wszystkich. Więc powiem tak, na chwilę obecną kontaktowałem się tradycyjnie z panem Darkiem w poniedziałek. Jest przygotowane, są znowu dwa kontenery do wyjazdu w tym tygodniu. Czy one wyjadą? Tego nie odpowiem na dzisiaj na to pytanie, ani pan Darek również. Są w kontakcie z tym przedstawicielem tej firmy, która ma zabrać to. Teoretycznie powinni zabrać. Ostatni transport, który wyjechał, to jak już pewna tu pani burmistrz mówiła na komisji, wyjechał w marcu, tak, czy miesiąc temu. Generalnie powiem tak, wyjeżdża to tak średnio raz, dwa razy w miesiącu, kontener lub dwa. No i tyle na chwilę obecną, tak. Prokuratura nam odpisała, że sprawa jest w toku, nie zdradzając nam większych szczegółów. My napisaliśmy jeszcze pismo od siebie, ponieważ idzie termin, wiadomo, idzie wiosna, lato, będą temperatury podwyższone, więc napisaliśmy do Zgierza, do Państwowej Straży Pożarnej, aby udała się tam na kontrolę. Dostaliśmy odpowiedź, że byli już na tym placu, kontrolowali. W punktach zostało nam to przedstawione, że wysypisko nie stanowi zagrożenia. Mamy takie oficjalne pismo ze Straży Pożarnej. Nie stanowi zagrożenia pożarowego. Są zachowane wszelkie normy odległości i substancje są tak segregowane, że nie ma to zagrożenia pożarowego. Oprócz tego oczywiście WIOŚ dalej sprowadzi swoją kontrolę. My odpisywaliśmy też do starostwa, na jakim jesteśmy etapie, tak. Ja podparłem się tutaj swoimi też notatkami służbowymi, gdzie orientacyjnie podliczyliśmy sobie od początku, ile hipotetycznie tak mniej więcej wyjechało ton tych odpadów, więc oficjalne pismo też napisaliśmy do starostwa. Rozmawiałem też z panem Darkiem, tak mówię, no powolutku, drobnymi kroczkami jest to upłynie, natomiast nigdy nie odpowiem państwu na 100%, kiedy to wyjedzie i ile wyjedzie. Mogę dopiero po fakcie, tak, że załóżmy wiem, ile wyjechał w zeszłym miesiącu, na następnej sesji będę wiedział, ile wyjedzie w miesiącu kwietniu, jeżeli wyjedzie teraz te dwa kontenery lub jeden w tym tygodniu, które mają wyjechać do końca tygodnia. Także ja mam zawsze informacje po fakcie, ale nigdy nie powiem państwu przed, ile wyjedzie. Także tak to wygląda na chwilę obecną. Dziękuję. Dziękuję. Zawsze jeszcze chciałam tylko dopytać jeszcze, tak woli informacji, ponieważ powiedział pan, że mniej więcej wie pan, jaka ilość tych kontenerów czy ton takich odpadów wyjechała już, skutecznie wyjechała. Czy jeszcze mógłby pan to uzupełnić? Bardzo proszę. Wyjechało orientacyjnie około 250 ton. Zostało na placu orientacyjnie około 400. Niecałe 400. Tak mniej więcej to wygląda na chwilę obecną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś by chciał zabrać jeszcze
Bardzo proszę, radna Magdalena Chadowska, bardzo proszę. Ja może nie z pytaniem, tylko z podziękowaniem dla pana Jacka Skwierczyńskiego za wyrównanie terenu i tam wiem, że mieszkańcy też udziękowali osobiście panu Jackowi naprzeciwko ryneczku, który jest u nas na między Kopernika a Słowackiego. Także dziękuję serdecznie i proszę zwracać na nas uwagę jeszcze w przyszłości po prostu. Dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Czy ktoś by chciał zabrać jeszcze głos? Może w jednej sprawie tylko, żeby tutaj, szanowni państwo, w związku z tym, że dzisiaj otrzymaliśmy informację, że ostatecznie ruszył punkt szczepień tych, nazwijmy to, masowych, to chcę jednocześnie wskazać, że kwestia ta była przedmiotem różnego rodzaju działań organizacyjnych w wcześniejszym okresie, jak tylko przyszły informacje, że trzeba że takie mają powstawać. Myśmy jako miasto zgłosili chęć oczywiście udziału w tych szczepieniach masowych. Przygotowane były, chcieliśmy, aby to było wykonywane na terenie dawnego gimnazjum miejskiego, ze względu na fakt, że w razie potrzeby bliskości szpitala czy naszej przychodni Remedium. Problem główny wtedy, kiedy się zaczęliśmy rozpracowywać sytuację, był taki, że jeszcze nie były zmienione rozporządzenia dotyczące, kto może kwalifikować do szczepień i na tą chwilę ówczesną po prostu wszystko było do zorganizowania oprócz po prostu ludzi, pielęgniarek czy lekarzy. Ale potem okazało się, że to nie ma potrzeby i zostaje wykorzystany punkt, który oprócz takich punktów, które do tej pory były, punkt, który znajduje się w szpitalu, o którym tutaj już nasza pani koleżanka radna mówiła. W związku z tym, tak żeby tak też wyjaśnić, że tu podlegamy decyzją władz tam chyba Narodowego Funduszu Zdrowia, czy i gdzie ma być taki punkt otwierany. No, z przekazanych nas informacji wynikało, że do 14 było zapisanych 220 osób, a zaszczepiono 170, więc chyba jakoś idzie. Ja zaś chcę powiedzieć, może to mało kogo interesować, ale powiem, że z racji mojego rocznika, również wczoraj udało mi się być zaszczepionym. Efekt zobaczymy. W każdym razie tak to na tę chwilę wygląda. Więc żebyście też państwo wiedzieli, że tutaj nie jest tylko tak, że my jako miasto nic nie robimy w tym zakresie. No, jeżeli byłoby coś do zrobienia, to oczywiście my zawsze wyrażaliśmy wolę i chęci. Za każdym razem, no to również nie podlega tylko naszym decyzjom, ale przede wszystkim tych, którzy to wszystko organizują i w takim zakresie, jakim potrzebują. Zresztą w takiej ocenie wynikałoby, że gdyby robić to sprawnie, to wystarczyłyby populacyjne punkty szczepień, jeżeli chodziłoby o samych mieszkańców Głowna. No, ale wiadomo, że czasami trzeba również szczepić tych, którzy to do nas przyjeżdżają. W związku z tym to jest troszkę inaczej, ale w każdym razie przy dobrej organizacji można byłoby to zrobić, wykorzystując dotychczasowe punkty, czyli te trzy, które są w Głownie, no ale odpowiednie władze kompetentne w tym zakresie tak uznały, a więc liczymy, że ci mieszkańcy, którzy chcą skorzystać, będą mieli szansę na terenie szpitala przy ulicy Wojska Polskiego. Dziękuję panie burmistrzu i gratuluję dobrej formy. Widać, że pan po tej szczepionce się bardzo dobrze czuje, jak widać. Nie ma żadnych problemów. Nie jest to jakieś wydarzenie straszne, ale no, różnie bywa, różnie ludzie opowiadali. W każdym razie, tak jak już jesteśmy na takim etapie trochę takiej prywatności, no to przypomnę, że przecież chorowałem więc pół roku temu i w związku z tym, jeśli taka pojawiła się możliwość, zdecydowałem się zaszczepić, no ale nie jakoś, nie mówię tego za bardzo w celach jakichś marketingowych, bo uważam, że każdy jest rozsądny i zrobi, co należy zrobić, a nie uważam się z kolei za jakiegoś celebrytę, że powinienem się tam jakoś ogłaszać, że takie coś zostało wykonane. Nie, panie burmistrz, nie, to jest bardzo dobry przykład, ja jakbym mógł, to też bym się zaszczepił, ale nie mogę, bo jestem ozdrowieńcem, muszę czekać do swojego momentu, prawdopodobnie do wakacji.
Także przykład dobry idzie w góry, bardzo fajnie. Każdy powinien się zaszczepić według mojego oczywiście uznania. Czy jeszcze ktoś się by chciał zabrać głos? Proszę Państwa, jak nie ma, to tylko może jeszcze tylko jedna informacja krótka. Od jakiegoś czasu noszę się zamiarem wypowiedzenia, złożenia pewnego oświadczenia, bo jestem zainteresowany udziałem środków rządowych na dotacje dla inwestycji. Praktycznie nie dostaliśmy w tym roku niczego. I bo to, co tam jesteśmy w sprawie jednej inwestycji na liście rezerwowej, to praktycznie o niczym nie świadczy, bo to ta lista rezerwowa to jest taka też łudna bardzo w moim odczuciu. Więc z funduszy rządowych nic nie otrzymaliśmy i tam właściwie pismo już sprecyzowane do wieści z głowna. Chcę się powiedzieć na łamach jako przewodniczący, ale nie wiem, czy Państwo chcecie, żebym w tej chwili odczytał to pismo, czy po prostu ufacie mi na tyle, czy chcecie, żebym odczytał, czy niekoniecznie. Jest to strona A4. Odczytać? Niech ktoś powie może, że nie chce. Kiwacie głową, że tak, tak? Odczytam. Dobra, szybciutko odczytam. Tak, poprosimy. Grzegorz Kup, Radny Rady Miejskiej w Głownie, Przewodniczący Rady. Decyzję o wypowiedzeniu się na łamach wieści podjąłem po ostatnich podziałach środków funduszy rządowych dla samorządu województwa łódzkiego oraz głosów mieszkańców Głowna, zarzucających władze miasta Głowna nie podejmowanie działań o środki zewnętrzne. Natomiast faktem jest, że władze miasta Głowna roku aplikują o środki do funduszy rządowych zgodnie z ogłoszonym naborem. Na rok 2021 były złożone wnioski na duże inwestycje drogowe w mieście, takie jak plac Rejmonta wraz z ulicą Szkolną, ulica Spółdzielcza i Rataja, ulica Graniczna 11 listopada. I od dziś wiemy, że środki na dofinansowanie inwestycji w gminach są dzielone według klucza politycznego, to znaczy ten dostaje, kto w cudzysłowie nie z nami albo popiera naszą politykę. Moim zdaniem są inwestycje, które powinny być realizowane ponad podziałami. Do takich niewątpliwie należy przebudowa placu Rejmonta w Głownie. Uważam tak, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się dwie duże placówki oświatowe. Szkoła podstawowa nr 1, około 300 uczniów i publiczne przedszkole nr 1, około 100 przedszkolaków. Przebudowa placu Rejmonta doprowadziłaby do utworzenia brakujących chodników oraz wyrównania już istniejących i likwidacji szeregu barier architektonicznych. Jeżeli bezpieczna droga do szkoły nie jest dla przedstawiciela rządu w naszym województwie priorytetem, to ja się pytam, co nim jest. Oczywiście nie neguję inwestycji w innych gminach w województwie łódzkim, bo pewnie też są dla mieszkańców są one potrzebne, ale powinna być brana pod uwagę przy dzieleniu środków finansowych hierarchia ważności. Żaden wniosek inwestycyjny zrobiony na rok 2021 przez burmistrza Głowna nie uzyskał dofinansowania ze środków rządowych. Jako przewodniczący Rady Głowna jestem zbulwersowany działaniami osób podejmujących decyzje o przyznaniu środków funduszy rządowych. W tej sytuacji władze miasta Głowna nie pozostanie nic innego, jak podjąć trudną decyzję o finansowaniu inwestycji w infrastrukturę drogową w oparciu o duży kredyt bankowy, który spowoduje zadłużenie miasta na następne kadencje. Podpisany przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie Grzegorz Kup. No nie wiem, czy Państwu się podoba taka forma, czy mogę to dać do wieści, jak uważacie Państwo. Może ktoś się chce powiedzieć. Bardzo proszę. Bo ja rzeczywiście rzadko zabieram głos w takich sprawach, ale tutaj naprawdę bardzo mnie to dotknęło i dlatego się wypowiedziałem, bo wiem, że to może stworzyć różne, mogą być działania w tym kierunku, bo przecież będą następne aplikacje, następne będą jeszcze środki zielone, ale w innych latach. Natomiast no, uważam, że cicho siedzieć wtedy, kiedy rzeczywiście nie dostajemy praktycznie od wielu lat środków, które nam się po prostu należą. No, należą. Jeśli mogę no, Pani Przewodniczący, tak pozytywnie, które Pan prosił, to oczywiście wydaje się, że każdy radny czy burmistrz, czy urzędnicy miejscy mają, czy mieszkańcy mają możliwość wypowiadania się i swojego zdania przedstawiania. Ja chcę tylko jakby tutaj powiedzieć taką rzecz, że te środki, które były z tego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych przyznawane, no faktycznie oprócz tego pierwszego rozdania, gdzie wszystkie gminy w całej Polsce dostały w różnej wysokości, ale dostały, to poza tym drugich jednym elementem takim szczególnie bulwersującym był fakt braku jakichkolwiek elementów wskazujących, co należałoby spełnić, aby mieć przynajmniej nadzieję na to, że takie środki można pozyskać. Nie było tu żadnych wymagań, żadnych obostrzeń, żadnych warunków.
więc zostały przyznane, jak zostały przyznane. Mamy, przypomnę, że mamy jeszcze złożone wnioski z Funduszu Dróg Lokalnych i tutaj są pewne kryteria i mam to, że jesteśmy na liście rezerwowej, to zobaczymy, czy się do tej listy jakby ostatecznie los uśmiechnie, ale chcę jednocześnie powiedzieć, że ta ulica Współdzielcza i ulica Arataja jest już przygotowywana, znaczy powiem tak, no, ta inwestycja tam jest przygotowywana do ogłoszenia przetargu, więc tak czy siak będzie wykonana. No i zawsze mówiłem i powtarzam, będziemy pisać wszędzie, gdzie można, no, na to, kto co daje, w jaki sposób daje. W każdym razie zadziwiało mnie również fakt, że przy tej drugiej wrześniowej edycji tego programu stwierdzano, że muszą być to kwestie, które kompleksowo rozwiązują pewne problemy. No wydaje mi się, że u nas rozwiązywaliśmy bardzo kompleksowo kwestie związane z tym poprzez te inwestycje, bo i rozwiązanie problemów wód opadowych, bezpieczeństwa dojścia do szkół, czy też utwardzenia jezdni, no ale jakoś się ta kompleksowość to była tutaj jakoś niedoceniona. No w każdym razie trzeba zwrócić uwagę i to wielokrotnie w różnych forach samorządowcy wskazywali, że jeżeli nie ma kryteriów, na których się możesz oprzeć, odwołać, czy, bo możesz oczywiście nie dostać, bo to nie ma tak, że to ktoś musi dać, tylko że po prostu powinny być jakieś takie warunki, o których wiemy, że jeżeli występujemy, zaczynamy grać w piłkę, no to wiemy, jakie są przepisy, co można zrobić, czego nie wolno zrobić, a w momencie, w którym jest taka no, wolność wyboru, no to nie jest to do końca czytelne, nie do końca jasne i przezroczyste. No ale to też jest, żyjemy w kraju, w którym ludzie myślą, widzą, czują, jak tam uważają, tak robią, w związku z tym tyle. Ja w każdym razie będę robił swoje w tym zakresie, a to, cośmy rozmawiali i to, co w poniedziałek a propos dróg, żeby tutaj zintensyfikować pracę, no to też jest po to, żebyśmy nie czekali na nic, jeśli możemy coś zrobić od siebie, przynajmniej te najbardziej istotne, główne arterie, znaczy, jak powiedział, arterie, ale ulice głównie, próbować przyspieszyć budowę poprzez pewnego rodzaju ograniczenie projektowe, bo przypomnę, że dotychczasowe projekty, no to zawierają zarówno jezdnie, zarówno chodniki, zarówno chociażby kanalizację deszczową. W związku z tym wykonywanie ich w oparciu o dofinansowanie zewnętrzne wymaga całkowitego przestrzegania tego, co jest w projekcie i nie można sobie wyłączyć czegoś tam, że nie zrobimy chodnika, czy nie zrobimy, czy zrobimy chodnik, nie zrobimy jezdni, musimy zrobić tak, jak należy. No w sytuacji, w której rozmawialiśmy w poniedziałek, no bardziej chodziłoby o to, żeby tutaj jednak rozszerzyć ten zakres w zakresie samych jezdni, a ewentualne chodniki to jakby w drugiej kolejności po to, żeby no móc jakoś no spowodować zwiększenie prac w taki sposób, by dojazd mieszkańców do tych, na tych ulicach, które dotychczas są gruntowe i są takie nieprzyjazne w sytuacjach, nie wiem, jakichś tam ulew, deszczy, śniegu, żeby to było poprawione, więc też proszę o to i przypominam, że byśmy tak może do końca maja mogli zebrać te wszystkie nasze opinie, wnioski, jakieś pomysły i wybrać ten zakres prac, który byłby przewidziany do najpierw do zaprojektowania, po to, żeby w przyszłym roku móc sięgnąć po środki finansowe, czy kredyt, czy obligacje samorządowe. W każdym razie, żebyśmy to mogli zrobić. Oczywiście cały czas mam nadzieję, że te środki zewnętrzne, krajowe również będą tutaj nam pomagać i nieco nie będzie oznaczało, że musimy wszystko robić w 100% za własne pieniądze, bo mamy co robić. I tak na końcu, drodzy Państwo, powtarzam się, ale bardzo proszę o to, byście przypominali mieszkańcom, że tak naprawdę nie potrzebowalibyśmy żadnych dotacji zewnętrznych od nikogo, żadnej takiej potrzeby by nie było, gdybyśmy utrzymywali dotacje na prowadzenie oświaty w zakresie takim, jakim ona nas kosztuje.
jeśli to by było spełnione, to pewnie już byśmy 4 lata temu czy 5 temu mogli sprawę ulic, utwardzenia mieć rozwiązaną. Niestety te wszystkie podatki, które są gruntowe, które są miejskie, idą de facto na realizację zadań oświatowych, które należy realizować i na których się tutaj oczywiście nikt nie obraża, że nie realizujemy, ale jednocześnie one pochłaniają te miliony złotych dodatkowych kosztów, których tak naprawdę nie powinniśmy, nie jesteśmy jedynym samorządem, to w całej Polsce tak jest, nie powinniśmy ponosić w takim zakresie, jakim ponosimy i wobec powyższego tutaj jest to też warte podkreślenia i mówienia o tym. No, także jeśli mogę tak to skomentować, to żeby już nie przedłużać, dziękuję bardzo. Dziękuję za komentarz. Ja rozumiem, że panu burmistrzowi jest troszeczkę inaczej w tym temacie, bo rada to jest rada, prawda? Urząd. Natomiast ja bardziej oczekuję tutaj od radnych, bo ja mogę się podpisać radny Grzegorzku takim pismem. Koniec. Ale zdaję sobie sprawę, że reprezentuję państwa, całą radę i podpisuję się przewodniczący rady, to tak jakbym się utożsamiał, wszyscy by się utożsamiali z tym pismem. Dlatego proszę o jakieś wypowiedzi, czy mam się podpisać jako radny Grzegorzku, czy przewodniczący, bo ja to pismo no może zmodyfikowane troszeczkę, ale złożę na pewno do wieści, bo już się z tym pogodziłem. Tylko co, mam to zrobić jako radny czy jako przewodniczący rady? Może tak, jeżeli nie chcecie państwo się wypowiadać do treści. Ktoś chciałby? Proszę bardzo, Malinka. Jeżeli o mnie chodzi, to ja optowałabym za przewodniczący rady. To ja jak najbardziej się zgadzam z tym, co napisałeś. Zresztą no, to nie jest jedyny przykład naszego miasta, gdzie jesteśmy, że tak powiem, potraktowani trochę niefajnie. I uważam, że ja się jak najbardziej podpisuję. Tylko pod wszystkimi inwestycjami, pod wszystkimi wnioskami, nie pod jednym tylko, tak? Bo w sumie wszystkie wnioski interesują nas jako radnych. Ten wskazałeś, koło szkoły jak, no, jako priorytet, tak, ale właściwie priorytetem są wszystkie wnioski, które zostały złożone, także ja bym położyła nacisk, żeby jednak wszystkie uwypuklić, nie jeden, tak, ale podpisać się uważam, że powinieneś w imieniu rady. To znaczy tutaj było, Malinka, tutaj najbardziej mnie po prostu zatknęło to, że bezpieczeństwo mieszkańców, no, tam nie ma drogi bezpiecznej do szkoły, do uczniów, no i to jest dla mnie argument wiodący, taki przemawiający, powinien przemawiać do głów, no, w moim przekonaniu. I dlatego podałem ten przykład. A podałem, że wszystkie ulice, wszystkie wnioski zostały rzucone, z tym jednym wnioskiem, który no, jest na liście rezerwowej, ale pan burmistrz powiedział, że i tak go zrobimy, czyli no, zrobimy go z naszych ewentualnie pieniędzy budżetu, ograniczając nasz budżet inwestycyjny. Jeżeli nie dostaniemy na ten wniosek. Może dostaniemy z rezerwowej listy, chociaż to chyba jest takie trochę łudne, że dostanie pieniędzy na to, żeby nam jeszcze dodać. Proszę pana, może coś by chciał powiedzieć jeszcze? Marin, dziękuję za wypowiedź. Kto jeszcze ewentualnie? Krzysiu Zieliński, proszę. No ja już tutaj nie będę się powtarzał. Oczywiście zgadzam się z wypowiedzią i twoją, i Maliny, i wszystkich, którzy no, są trochę zdeprawowani tą całą sytuacją, że nie można pozyskać tych środków, że dla nas tych środków nie ma i nie wiadomo dlaczego. Są takie reguły, no jak pan burmistrz powiedział, nieczytelne, niejasne, niezrozumiałe przede wszystkim dla wszystkich, dla nas, dla mieszkańców Głowna. No myślę, że będzie to pismo adekwatne i oczywiście w moim imieniu jak najbardziej możesz się podpisać. Dziękuję. Dziękuję za wypowiedź. No, można siedzieć cicho, ale uważam, że jeżeli się jest krzywdzony tyle czasu, to powinno się troszeczkę chyba odezwać w tym kierunku. Takie moje było. Ktoś by chciał zabrać jeszcze głos, czy już nie? Proszę bardzo, Gosia Baraniak. Dla mnie też możesz wypowiedzieć się jako przewodniczący rady. Ja też się podpisuję pod tym wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś jeszcze? Bożenka Michałowska. Tak, ja też. Możesz powiedzieć w moim imieniu radnych. Jestem jak najbardziej za. Dziękuję. Ktoś by chciał jeszcze zabrać głos? Tomasz Lenart.
Ja też jestem jak najbardziej za, tylko mi coś przerywało, jak było to, to oświadczenie czytałeś. Nie wiem, ja bym dodał do tego, nie wiem, czy tam było, czy nie, to co mówi burmistrz, że to, że zostały wnioski odrzucone, nie wiedzieliśmy dlaczego, nie było żadnych kryteriów, bez możliwości odwołania, ubiegania się, bez listy rezerwowych. Po prostu było to zrobione, tak jak ty napisałeś, dajemy swoim, a nie. No rozumiem. Tak, no, mogę coś takiego wkomponować. Dziękuję. Coś by chciał jeszcze? Proszę bardzo, Madzia Sadowska. Ja też mam podobną opinię, a wręcz taką samą i jestem jak najbardziej za. Dziękuję. No nie ma wszystkich radnych, ale może którzy są, to chciałbym, żeby się ktoś wypowiedział jeszcze, jeżeli można. Maciuś, proszę bardzo. Znaczy, uważam, że powinniśmy coś zrobić, upomnieć się po prostu o swoje też i walczyć, no bo przecież jesteśmy po to powołani, żeby tutaj bronić interesów naszego miasta i żeby jesteśmy gminą biedną, nie jesteśmy w stanie asygnować środków ze swojego budżetu, także tak jak inne gminy chcemy podpierać się funduszami zewnętrznymi i na pewno chcielibyśmy tutaj zabrać głos i wylać swój żal i niezadowolenie z tego, że jesteśmy pomijani po prostu. Jakie są powody, trudno powiedzieć, ale fakt jest faktem, że jesteśmy pomijani, a nikt nie lubi być pomijany, bo wiadomo, tak? Także no, wydaje mi się, że powinniśmy się upomnieć i że pan przewodniczący powinien to pismo podpisać jako pan przewodniczący. Dziękuję bardzo. Czy ktoś by chciał zabrać jeszcze głos? Niekoniecznie muszą to być radni, może ktoś z innych państwa obecnych na sesji w tej sprawie? Może, panie przewodniczący, tylko jedna taka uwaga, że może po prostu warto by było wskazać też o to, żeby ewentualnie, jeżeli taka formuła miała być w Funduszu Inwestycji Lokalnych na przyszłość, to żeby jednak były opracowane jasne, czytelne i uczciwe warunki, bo można nie dostać dofinansowań i to jeśli jest się w stanie powiedzieć czy zrozumieć, dlaczego się nie dostało, to jest całkowicie inna sytuacja niż kiedy się po prostu nie wie, bo nikt tego nie zrobił, a w sumie to jest dla tych, co dają, najlepsza możliwość, kiedy nie są związani żadnymi kryteriami. My poprzez na przykład uruchamiając środki miejskie, takie kryteria musimy uchwalać. No jeśli mamy wydać nawet 10 tysięcy złotych, muszą być jakieś kryteria, czy 5 zł, czy 10 zł, no to wydaje się, że dobrze byłoby, żeby były również kryteria na wydawanie milionów złotych w skali kraju, bo w ten sposób to stajemy się, nie wiem, jakimiś Rzeczpospolitą jedną, czy A, czy B, czy jak tam. No w każdym razie wydaje się, że chyba wszędzie mieszkają, w każdej gminie są mieszkańcy, którzy mają takie czy inne zapatrywania polityczne i w związku z tym nie jesteśmy ani tutaj jakimś, nie wiem, wyspą dziwną, ale w każdym razie no, dobrze by było, żeby podkreślić może jeszcze ten fakt, żeby w przyszłości było jasno określone. Zresztą to na przykład Związek Miast Polski jasno też wskazywał na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego, że to po prostu nie da się dobrze niczego zrobić, jeśli nie masz jasnych kryteriów. No więc jeśli takie kryteria byłyby, to wiedzielibyśmy, co jest złego, a tam nic nie było złego, bo wszystko było dobrze, bo mieliśmy przygotowane inwestycje, już nawet procedurą pozwolenia na budowę, więc właściwie tylko gotowi do podjęcia, ale tak czasami patrzę na te różne wnioski w innych gminach, to nie wiem, co tam, wygląda, ale nie ma zamiaru się w innych przypadkach wypowiadać, bo to nie moja rola, ale w każdym razie dobrze by było, żeby to jednak taka jasność, przejrzystość była. Nie ma problemu, takie zdanie jedno czy dwa dołożyłbym w tym właśnie utrzymane w tym duchu, żeby właśnie życzylibyśmy sobie na przyszłość, żeby były jasne, rzetelne, czytelne kryteria przydziału tych środków na inwestycje miejskie. Chociaż będzie to zapytanie retoryczne, jak pan burmistrz wie, bo jak widzimy, jak te środki zostały podzielone w różnych gminach, no to moje zdanie
O tym, że zielone, jakie zielone, to jest naprawdę konkretne i czytelne. Ale rzeczywiście, no może warto dopisać coś takiego jeszcze. I co, rozumiem, że nie ma więcej spraw zapytań w sprawach różnych. Ktoś się zgłasza? Gosia, nie. Z powodu wyczerpania się porządku obrad zamykam 42. sesję Rady Miejskiej w Głównie. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję, dziękuję Państwu, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia, dziękuję również. Dziękuję.